Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek i to jest pierwszy odcinek z legendarnej krainy. Tak jest, moi drodzy, dostałem się. Jest to serwer przeznaczony dla youtuberów. Niestety Szymon nie gra, więc nie mogłem z nim tego nagrać, a też tutaj się znajduje na tym serwerze. Atakują mi tutaj zewsząd potworki, więc muszę się najpierw z nimi uporać. I będę mógł przejść tutaj do pokazywania tutaj zaczątków mojego domku. O shit, nawet nie mam zbroi, tak wiecie, nie jest ciekawie. O fuck, gnoju. Shit. Bo mi zaraz w plecy będą strzelać. Ewakuujemy się do skrzynki. Mam chlebki, dobra. Wiecie, trzeba tutaj na początku jakoś przeżyć. Także coś tu trzeba mieć, okej. Teraz te arbuzy. Dobra, kolego. Trzeba cię zanihilować, o shit. Dobry jest. Aż za dobry. Temu mnie zaraz dojedzie, co tak koleś. Kurczę. Dobra, tu mam jakieś itemki. Nie, to się przyda do budowy jeszcze. To niekoniecznie, to też teraz nie, to też. A pszenica się przyda, chlebki sobie zrobimy. Okej. Okay. Zaraz wszystko wam opowiem, oprowadzę. Spokojnie. Na serwer tam można się zgłosić, że tak powiem, jeśli chcecie, ale no trzeba się, prawda, jakoś wykazywać, powiedzmy tak, nie przyjmą tutaj byle jakiegoś tam kogoś z trzema widzami, tak, i wiecie, o co chodzi. Na pewno limit jest jakiś tam. No, udało mi się po prostu, wiecie, że nie przyjął to. Bardzo dziękuję WUPO, że się zgodził, ale wiecie, w końcu by mnie pewnie zauważył, no ale wiecie, ile by to mogło trwać, nie? Dlatego no, poprosiłem go już tak sam z siebie, czy mógłby zajrzeć i zdecydować, no bo szczerze mówiąc, ciężko by tak było, żeby mnie kiedyś tam dostrzegł, prawda? I dlatego tak zrobiłem. A możecie sobie poczekać, jak wam się nie spieszy i na pewno was przyjmą. Dobra, weźmy na razie tak. Sobie strzelimy cyk. Szkło jeszcze potrzebujemy do domku. Tu właśnie jest zaczątek mojego domku, tutaj creepery już powybuchały kilkakrotnie. Dobra, zrób sobie jeszcze zbroję. Już osobiście miałem właśnie. Udało mi się co nieco zdobyć. Skraftujmy sobie co nieco, tak, po pierwsze pancerz. Najważniejsza sprawa. No może spodnie zróbmy. No to jeszcze buty. Nie, dobra, hełm. Ej, nawet mi starczy na całą zbroję, nice. Czyli 24, myślałem, że 26, okej. Okay. No cóż, no to jedno żelazo ocalało. Trzeba je zużyć do czegoś. Dobra, kiedy indziej. Arbuzy mam dzięki uprzejmości pewnego gracza, który się nazywa. Dzisiaj go nie ma, więc nie wiem. O, jest Ultrax HD. Pozdrawiam kolegę. Ktoś tam, jakiś ziomuś mi tutaj podrzucił dużo arbuzów. Zaraz go wam tutaj. Zaraz jego tutaj domek zobaczymy. Nie wiem, gdzie są wszystkie domki. Mogę się posługiwać w sumie tym mapą, ale no nie mam jej teraz otwartej, bo po co sobie obciążać komputer bez potrzeby. Aha. Sam też jeszcze nie zwiedzałem wszystkiego, wiadomo. A, zablokowane, dobra. Tu jest jakieś jeziorko czy coś. Tu ktoś sobie chyba coś zaczął budować. To jest jakaś farma. I to właśnie jest taki domeczek. Ja w ogóle najpierw się zdziwiłem. Wbiłem, wiecie, myślałem, że będę w takim miejscu, gdzie tam Szymon był z Krzakerem i z takimi, tam jeszcze z kimś, sobie chodzili. A ja tu się dziwię, wbijam w inne miejsce, wchodzę do Netheru, jakieś teleporty. Nie mogę znaleźć ten podobny domek, który oni tam mieli taki w Netherze, ale to nie był ten sam. Ale no, okazało się, że była nowa mapa. Była mapa po prostu zmieniona i do tego tak się stało. Użyczę sobie, panowie. Już mam niski poziom, ale... No, było coś na siebie. No, jakoś nie wiem, co mi wyleci. No. Wow, świetny enchant. Dobra jest. Mniejsza o to. Zobaczmy, co tutaj jest w tym domku. Myślę, że nie masz jakiegoś zakazu pokazywania tutaj. Tu jest takie samo zejście. Bardzo fajny budynek. Dosyć spory. Nice. Tu jest kopalnia, także tu już panu nie będę wbijał, bo to przecież nie ma sensu. No, myślałem, że będzie jakaś tabliczka z nickiem kolegi. No, bardzo mu dziękuję za arbuz, nie wiem, jak się nazywał. Coś z Master, Mister, Beat, coś w stylu mi się kojarzy. Tak jakby dwa słowa takie, ale nie pamiętam dokładnie.
Okej. Tam ktoś sobie coś buduje wielkiego, Boże. Dobra, ale tam nie idziemy. Udamy się w inne miejsce. Tu widzę, nie ma wyjścia dołem. Pewnie z wody będzie jakieś bardzo fajne wejście, tak się spodziewam. Także bardzo ciekawe, co to opowiada, jeszcze będę tutaj sobie śledził ten domek. No może tylko stąd będzie wejście, ale... jeszcze zobaczymy. Nie no, bardzo fajnie. Widzę, że tutaj jest, że budowniczy się fajnie trafili. O, może tajne wejście do ich domku. Okej, okay, udajmy się w... Wow. Coś podkop, muszę uważać. Udajmy się w stronę mojego domku, ale troszkę na bok. I tam właśnie jest taki jeden domek też. Jeszcze po drodze jest właśnie taka zagroda z owieczkami, z tego co kojarzę. Zaraz wam pokażę. O, tutaj jest ten domek, a tu jest właśnie taka zagroda z owieczkami. Widzicie, że trochę tutaj jest. Ktoś sobie tutaj hoduje wełnę. No i tam jest mój domek już. Już tam, już raz padłem z głodu, bo nie, znaczy no z głodu pół serduszka mi zostało, no to już sobie spadłem, bo to nie miało zdeczka sensu w taki sposób żyć. Okej, okay, tu jest właśnie taki domeczek, bardzo fajny też, ciekawy projekt, ciekawy, byłem w środku, pozwoliłem sobie wejść i obejrzeć. Domek mruczka. Mogłem zobaczyć na Skype, może by akurat grał, ale chyba nie. Skuter gra znowu. Wczoraj też grał. Od wczoraj to jestem, więc wiecie. Dobra, tutaj mamy jakieś magazyny, coś tutaj jest, crafting. I tutaj ma łóżko na górze. Bardzo fajny jest projekt, taki wiecie. Taki modern i właśnie taki, wszystko jest takie, no fajnie rozplanowane, można powiedzieć. Tą stronę nic ciekawego nie ma, tam jest później piasek i właśnie sam sobie brałem piasek, bo dosyć daleko trzeba tam iść. Pewnie z... no nie wiem, tam jest klocków, nie będę teraz liczył. Z 200 pewnie było, nie wiem. Dobra, udamy się do Netheru, bo tam właśnie są takie różne, wiecie, teleporty, coś takiego, to wtedy wam wszystko będę pokazać po prostu szybciej. Na pewno Nether jest gdzieś w tą stronę, tu gdzieś jest spawn ogólnie i... a, trzy szkoła ładnie zrobi, mam nadzieję. Gdzieś w tą stronę będzie spawn, na pewno. Tak mi się kojarzy. Gdzieś tu był. Także w tą stronę musimy iść. Niewątpliwie. Ho, ho, ho. Gdzieś tutaj, o właśnie, tutaj już coś jest. Jakiś teren zagrodzony, czy ścieżki, co to jest w ogóle? Ho, ho, tutaj coś jest. Dobra, podejdźmy. Co tutaj mamy? Będzie domek. O, kubek! Kubek znalazłem cię. Dobrze. A kubek jest na Skype, mogłem go. No bo nie wiem, czy on, skoro nie gra tutaj, to widocznie jest zajęty czymś innym. Nie będzie mu przeszkadzać. Kubek ma teraz partnera, więc może ci mu pogratulować. Też będę pewnie miał kiedyś, ale to jeszcze spokojnie. Social Blade chciało, żebym usunął wszystkie moje filmy z copyrightami, czyli. Między innymi całą serię z Assassin's Creed Revelations, co jest czymś niezrozumiałym. Znaczy, no dobra, zrozumiałem, że prawa, ale bez przesady, prawda, nie będę usuwał mojej fajnej serii, więc przykro mi. Zobaczymy, czy TGN, do którego będę się starał o partnerstwo, mnie też tak potraktuje. No jeśli tak, no to będę musiał się tego pozbyć, no bo w takim razie żaden partner mnie nie przyjmie. A to by było już nieprzyjemne, bo chcę mieć te fajne funkcje i tak dalej. I wiecie. Strasznie brakuje tego baneru na górze kanału. Okej, jesteśmy w Netherze. No jasne. Jest, robicie. No nie, to już jest żart. Dobra, musimy wrócić. Ja się mogę rozwalić ścianę, ale nie będziemy tak robić. Będzie jakiś grif. No jasne. Kidże mnie tepał gdzieś indziej, nie? Bo wstałem pewnie inaczej obrócony, ale masakra. Ale kupa. Czy jestem sobie gdzieś indziej? Któryś portal dobrze tepał, ale to jest tak ładnie zbudowane, że... nie chcę psuć. Kurczę, teraz mnie tam nie tepie, dobra. Nie można tak zrobić. Może coś mnie wypuści.
Dzięki bardzo. Boż. Dobra, mam nadzieję, że to jest jakieś wyjście. Tak, udało się, okej. Dobra. Czyli mały fail. Nie wiem, gdzie nas zupełnie zepło. Chciałbym tutaj teraz kordy. Jestem na jakieś 200 coś chyba. Kurczę, nie wiem, czemu te portale tak dziwnie działają. Niby wiecie, na sam portal, ale jak się obrócimy, to już jest kupa. Dobra, musimy znaleźć teraz nasz domek. Nieciekawie. A w sumie... A, o, super kill-off, idziemy. Lecimy na nich. Z moim wypas kill-offem drewniany. Super. O, witam. Shit, spider jockey. Fuck. Cholera. Ostatnio mam do nich szczęście. Gini, masz karo. Ue, tam było żelazo, ale go nie wezmę tym kill-offem beznadziejnym. Shit. Dobra. Jak ta woda jest trudna. Serio. Dobrze. Dobra, no domu domu chyba nie znajdę. Nie no, spokojnie, jakoś znajdziemy tego. Sobie weźmiemy jeszcze trochę węgla, bo tam widzicie, się mamy już bardzo malutko. Na początku jest problem z tymi surowcami. Tam gdzieś znalazłem właśnie kopalnię w okolicach tego piasku całego, gdzie sobie wydobywałem. I tam jeszcze wbiję. A to kolejnym razem najwyżej. Bo to musimy się przygotować, wiecie, musimy mieć kilofy i najlepiej żelazne, więc sobie jeszcze najpierw żelazo gdzieś tam muszę znaleźć. I wtedy jakoś się przygotuję lepiej. Będę musieć wiecie tam jakieś jaksy jeszcze tak. Bo to nie jest kwadratowa masakra, ale z tego co wiecie, chyba na kwadratowej masakrze, jeśli ktoś ogląda, jest naprawdę no, masakra, ponieważ tam praktycznie każdy ma jaksowy set zenchantowany na jakieś tam super enchanty, wszystkie na 30 levele, coś tam. I trzeba naprawdę, naprawdę tam uważać. Tam jest niesamowicie hardkorowo. Hardcore to nie za chwilę, bo tu nadchodzi noc, a ja jestem szczerze mówiąc w dupie. A to są jakieś pochodnie. Idziemy do cywilizacji. Civilization, I'm coming, yeah. Ale mnie wzięło na to śpiewanie, bo tym już nie wyfałszuję dwa, yeah. Nie wiem, przed chwilą to nagrywałem, więc wiecie. I pewnie będzie tam to pierwsze, to śpiewanie, ale jeszcze zobaczymy. No te brak. Dobra. No tutaj trzeba było iść, ja chyba kółeczko zrobiłem, tam się wydaje teraz. Tu weszliśmy, tam gdzieś wyleczyliśmy. Nie no, zobacz, co to jest. A wejdźmy sobie tutaj. Hyhy, nic tu nie ma. Dobrze, chodźmy tam. Właśnie na tej starej mapce było wszystko tak, wiecie, skondensowane w jednym miejscu raczej. Ała! What the f... Co za troll. Kurde, ktoś teraz się ze mnie teraz śmieje, że jestem taki ślepy. U mnie trolują łukiem jakieś lamki. Nie, no bez jaj, dobra. Ktoś mnie troluje. Nie fajnie. Teraz tak, tu jest spawn, to już w tą stronę mamy domek. Ta, a tu nie ma znaku po drugiej stronie, ale dobra. Ktoś zabrał znak po drugiej stronie. Dobra akcja. Dobrze. Z tą stronę powinien być nasz domek, mam nadzieję, że tutaj gdzieś będzie. Tak, chyba się odnalazłem. Właśnie tam jest spawn na tej górce. A w tą stronę powinien być mój domek. Tak jak poszedłem wtedy właśnie tutaj, gdzie jest zimowy biom. To gdzieś w tą stronę powinno być, tam gdzieś powinien być mój domek. Zaraz, on właśnie chyba tam jest. O, to właśnie gdzieś jakieś jaskinie. Fajna mapka, też dużo jaskini, więc powinno być dużo surowców. Właśnie takie mapki się na serwerach częściej trafiają, mam wrażenie, niż na singlu. No, ale to bardzo dobrze, że serwer, że tak powiem, myśli, że to będzie multi i trzeba mieć dużo surowców, żeby się każdy podzielił jakby nimi. Ale teraz okej, wbijamy do domku. Dało nam się przeżyć jakoś. Tu oczywiście się nie przepalało w ogóle za daleko.
Na multi też to chyba tak działa, że jak nie ma nikogo w pobliżu, to tak właśnie się dzieje, że się nie przepala samo. Okej, wejdźmy sobie tutaj, to trzeba mieć jeszcze więcej drewna, które chyba nawet właśnie mam. To właśnie chyba jakąś piwnicę, wiecie, zrobię, bo tutaj mi tutaj te creepery narobiły bałaganu, że w sumie można tutaj zrobić jakąś piwnicę, czy coś, nie wiem jeszcze. Dobra, jeszcze trochę. O, jej. Co to było? Jasne. Ja je zrobię. Dobra, jest to już później. I teraz tutaj sobie zostawimy troszkę szkła. Jeszcze tu muszę mieć, jak widzicie, drewno brzozowe. Nie, nie brzozowe, tylko sierkowe. Dosyć sporo. Tu jeszcze będzie szkło chyba. Tak wiecie, już nie? Ja tak, to tak na spontanie buduję i nie wiem w ogóle tak do końca, jak to będzie wyglądało. Ale coś w tym stylu. I tu będzie taki fajny daszek, wiecie, taki ten. I właśnie jakaś piwnica tym razem. Kiedyś nie zrobiłem piwnicy i w ogóle nie miałem miejsca na skrzynki zupełnie. Więc teraz o tym pomyślałem. Będzie gdzieś piwnica na pewno. No domek nie jest duży, nie potrzebuję dużego. Nie wiem jeszcze, jak to będzie dokładnie w środku wyglądało, ale na pewno jakoś to będzie. Okej, to teraz tak. Musimy sobie zrobić toporek. Toporek. Where is my brook? Okej. Dobra, tutaj crafting. Ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Kamienna siekierka. Nice. Sobie to odłóżmy, żeby nas... żebyśmy nie byli stratni. Okej. No już tam jest kolega. Oni teraz mają taki... Tu już jest zasięg, z którego nas widzą, mam wrażenie, że atakują nas takiego daleka. Że naprawdę, no ja mam takie wrażenie, że mi się ten zasięg powiększył strasznie. A, nie walno mnie. Nup, nup, nup. A, teraz nie walno. Ham. Zginiesz za to, gnoju. A, widzicie, pogromca umarłych i od razu, jak dobrze. Nawalam w nich. Okej, tutaj. Tam jest dwóch kolegów tych czarnych, niefajnych. Dobra, tu mam jakąś brzozę. Jezus, świetnie brzozy. Czemu brzozy? Idziemy. Ścinamy, ścinamy. Tu potrzebujemy troszkę tego drewna, bo dach będzie z niego, więc dosyć sporo. No, chodź do mnie. Okej. Okay. Jeszcze troszkę tej brzozy. No to brzoza na podłogę tam, ale to... W sumie na więcej rzeczy już jej za bardzo nie potrzebuję, szczerze mówiąc, ale to na pewno się i tak do czegoś przyda. Sadzonek, właśnie miałem mnóstwo brzozowych, a tych sierpów nie za bardzo mi się trafiło i z tego powodu nie jestem zbyt zadowolony, bo akurat tego drewna potrzebuję znacznie więcej, a tej brzozy w sumie tylko na tą podłogę i na te słupki takie. O, Bullet Ice, ten tutaj ziomuś pożyczył mi arbuza, znaczy pożyczył, no... Podzielił się posiłkiem, że tak powiem, z biednym żniwkiem i nakarmił mnie swym arbuzem. I zombie. Wyczerpałem już temat arbuza. Tudzież arbuzów. No, balet, co chcesz. Dobra. Ja widzę, że atmosferka jest bardzo w porządku, dlatego mi się serwer podoba. Wszyscy tutaj są koleżeńscy i tak dalej. Zresztą tu nie widzę jakichś przejawów dziwnego zachowania, jakiegoś niedojrzałego czy coś w tym stylu. Więc bardzo fajnie, że tutaj gra. Na pewno tutaj będę grał tak długo, jak będzie mi się dało, że tak powiem. Oj, cholera. No trudno. Tutaj trzeba to rozwa... A nie wiem, to... Tu będzie glowstone, właśnie muszę, wiecie, ja będę miał przyporządne itemki też do netheru. I tutaj będzie pod tym szkłem glowstone wszędzie, wtedy tylko na środku będzie mało go potrzebne. Pochodnie mi się jakieś przydało, oczywiście nie mam, no dobra. Tu zrobimy sobie kilka pochodni, bo
tutaj właśnie jest tak ciemno. Ja mam, wiecie, na bright jasność i problem w tym, że potworki, wiecie, chyba inaczej to oceniają i ja myślę, że jest jasno, one się jednak spawnują. Dlatego trzeba tu postawić pochodnie. Dobra. No tutaj jeszcze potrzebnie jest ciemno i tu też będą. No i tutaj też. Okej. I teraz już jest jasno i teraz już nie wiem, nagrywam znowu. ale zrobimy sobie w sumie drzwi. Drewno, dwie deski. Więc nie mam nawet wełny, troszkę mam właśnie łóżko, mogę sobie zrobić nawet w sumie. No i łóżko sobie później postawię. Zrobimy sobie troszkę tych desek jeszcze. No nawet tak wyszło, okej. Co zepsułem? A tutaj teraz. Jeju, no. Dwie pary drzwi. Tych desek chyba też nie potrzebuję świerkowych, szczerze mówiąc. Ale sobie te drewno na bok odłożę, bo ono mi się przyda. Deski świerkowe teraz tylko na ten dach, szczerze mówiąc, się przydadzą, więc to jeszcze nie w tej chwili. Bo ten dom jeszcze nie jest gotowy zbytnio, żeby tak zrobić. Jejku. Właśnie w tym naprzecie wam pokazywałem, że już nie będą się otwierały prawym, lewym, a tylko prawym. Musimy mieć takie problemy, że tak się, wiecie, chcemy niszczyć, one tak się otwierają. Okej. Okay. Aha, czyli tu po tym musi być też drewno, no w porządku. Dobra, to później, bo one się rozwalą. Tutaj tą farmę, wiecie, miałem od początku, zanim w ogóle domy zacząłem robić. No i w sumie co? Nie, co mam tutaj jeszcze pokazać. Na pewno się wybiorę do kopalni jeszcze, to było w pewnym czasie. No i co tutaj zanudzać? Tu nie ma nic takiego interesującego bardzo, szczerze mówiąc. Gdyby w tym Netherze nie było tych drzwi wszędzie, to mógłbym wam się po prostu potepać do różnych osób i pokazywać te domki. A tak nie jestem zbytnio w stanie. Jak widzicie, drzwi nas zamykają i nie możemy nic zrobić. także no musimy sobie jakoś dać radę pieszo. Ja po prostu wezmę ten mapę, spiszę sobie kordy i pokażę wam inne domki w przyszłym odcinku jakoś. No i udamy się też do kopalni na pewno. A może nawet do Netheru, ale to już właśnie w trzecim jakimś odcinku tam. Jeszcze wiecie, nie wiem, jak to rozplanuję. Ale jakoś w ten sposób chyba. I może wiecie, wtedy Szymona tam ogarniemy czy kogoś i sobie wbijemy do Netheru jakąś ekipą może, czy coś, żeby tak wiecie, nie samotnie, bo to będzie ciężko wtedy strasznie. I jakiś glowstone właśnie nam się przyda tutaj do domku. No i pewnie nie tylko do jakichś tutaj, wiecie, ozdób ogólnie, widzicie, dużo miejsca właśnie wybrałem, miejsce, gdzie jest spora przestrzeń, żeby tutaj troszkę to zagospodarować w jakiś tam sposób. Jakiś ogródek, jakieś farmy, coś takiego. Więc na pewno jakoś tutaj wykorzystam. Także co, kurczę, chyba już na tyle. Czekajcie, czy jest miecz. Enchantowany miecz. Dobra, kamienny, ale co tam. Dobra. Także dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria z legendarnej krainy wam się spodoba. Wbijajcie też do innych osób, które ją nagrywają. Na pewno ich znajdziecie szukając na YouTubie legendarnej krainy. Chcę być na bieżąco z różnymi tam rzeczami. I to z mojej strony na dzisiaj tyle. Trzymajcie się serdecznie, do zobaczenia i cześć.